niesamowita sprawa, tak? Tutaj niektórzy z nas spotykają się w tym roku po raz, który? Czwarty! Tak? Jest za dużo! Słuchajcie, jest to niesamowite, że ludzie z różnych stron Polski, realnie najsilniej tutaj Trójmiasto, Lubelszczyzna, Kaszuby, tak? Lubelszczyzna, w tym roku też Mazow, tak? Czyli Mazowsze, ale no niestety odpadli, no ale starali się jak mogli. A to Warszawka, to wiesz pan. Zaczęło się od tego, tak? Od biwak OFU. A w tym roku DLGBT, tak? Zaczęło sezon naszych spotkań. Potem oczywiście biwak OFF, potem Mazow, a teraz Kaszuby. Trzeci raz już. I miło mi bardzo tutaj was wszystkich gościć i bardzo się cieszę, że w zasadzie te imprezy, mam nadzieję taką, tak? Na stałe zagoszczą w kalendarzu. No Kaszuby i Biwakow, tak, zobaczymy jak z tymi DLGBT, co tam w przyszłym roku? Ale będzie bania za rok? Ej, parę pomysłów mamy. Bania będzie. Jak będzie bania, to... U cygana. Tak, regulamin dla jednocylindrówek jest. Parę pomysłów mamy, ale... Staraliśmy się w miarę profesjonalnie podejść do tematu tego spotkania. Jak wiecie, z roku na rok poprzeczka coraz wyżej postawiona. Niestety nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Na przykład wkradł się błąd w dokumentach, który zauważy tylko Piotr. Dostanie chyba jakąś tam specjalną nagrodę. Jeden, który czyta. Może dwa razy przejechać trasę. Czy wy wiecie, co tak naprawdę podpisaliście? A w jakich dokumentach? Ja jeszcze nic! Szalorkano, nie podpisałeś. Ej, ale powiedz, bo ja ci jeszcze nie oddałem podpisanego. To już za późno. W pierwszej wersji była Białowieża. No bośmy się zastanawiali tak naprawdę, gdzie lepiej to spotkanie zrobić, ale potem ktoś mi uświadomił, że Białowieża jednak nie jest na Kaszubach. Musieliśmy zmienić na Białogórę. Ale w tej drugiej wersji już była Białogóra. Słuchajcie, staraliśmy się być z wami szczerzy aż do bólu, czyli wysyłałem wszystkie informacje, wiadomości, maile, podawać wszystkie informacje, które dotyczą tego spotkania na bieżąco, żebyście byli poinformowani. Mimo, że wiemy, że i tak nie czytacie. Ale ukryliśmy przed wami jedną rzecz, tak? Sekret pewien. Jutro nie jedziemy. To by było małe piwo. Słuchajcie, nie wiem, czy mogę ten sekret wam zdradzić. Generalnie... Buduje napięcie na kolanie. Musicie mi obiecać dwie rzeczy. Dwie rzeczy, bardzo proste sprawy, chociaż dla was mogą być nie do przeskoczenia. Wypijemy wszystko. Pierwsza sprawa. Zbiórka o godzinie 7 rano, tutaj. Chyba się powiem. To jest problem. Okej. Dobra, Michał. Ja tylko proponuję. Jak się bije, to się druga bierze. Sprawa. Ruszamy 7.30, niestety trzeba będzie kilka kilometrów, kilkanaście asfaltem przejechać. Idziecie na to? Idziecie na to czy nie? Tak się nie umawialiśmy, panie Gryba. Idziecie czy nie? Tak jest. Niektórzy na piechotę, bo nie będą trzeźwi. Słuchajcie, to jak z wami będzie? Damy radę. Tak czy nie? Dlaczego tak wcześnie? Na bocznych nie stoją. Na biwakowie w Konlu o 5 to spać chodziliśmy. Dzięki staraniom Wasyla, dzięki pomysłowi Marty, naprawdę od tego się zaczęło, tak? Uhu. Pomysł Marty. Brawo! Rozmowy przez płot z Gregorem na fajce, tak? Bo Gregora nie ma niestety. Akurat zakład pracy swój, Wojsko Polskie, jakby nie było. Wasyl, który swoim nazwiskiem firmuje tutaj. No, moja jakaś rola tam gdzieś... Weź już mów w końcu, bo to już to za długo trwa. Baterię tam. Do brzegu. Tak. No fajnie tam. O, dzięki. Teraz przerwa na reklamę. Mamy zgodę oficjalną na przejazd przez plażę. Dobra, jeszcze raz. Ale uwaga. Uwaga, jeszcze raz. Gryba! Pogadałem się z miłymi panami z Lasów Państwowych i Ochrony Wybrzeża, jak to tam się nazywa. Słuchajcie, gryba, zgoda... Gryba, pan,